Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co zrobić, aby w kępkach robionych metodą bujaną nóżka nie była kwadratowa. Jak dociśniemy kępkę, to wtedy powolutku ściągamy ją takim oto ruchem. Jeszcze raz. Oddzielamy rzęsy w prawo, w lewo. Dociskamy i ściągamy. Teraz na skręcice. Tutaj na grubości 0,5. Kiedy nóżka i tak jest kwadratowa, pozostaje nam poprawić ją w palcach. Tu jest przykład takiej typowo kwadratowej nóżki. Kwadratowa nóżka. Jeszcze raz. Kwadratowa nóżka, no już troszkę mniej, ale można poprawić ją w palcach. To będzie widoczne na grubszych rzęsach, jak wezmę ich więcej i zrobię kępkę. Cieka kwadratowa nóżka. Nie ruszam tych rzęs, które są powyżej pansety. Jedynie łapię tu za ten dziubek i poprawiam. Kolejna kwadratowa nóżka. Teraz zrobię na rzęsach 0,7. Wezmę ich dużo, więc nóżka wyjdzie na pewno kwadratowa. I poprawiamy w palcach. Taką mega kępkę.
tutaj rozpadła nam się nóżka kępki. No też można poprawić palca. Kolejny sposób. Możemy próbować jeszcze tą nóżkę uformować o taśmę. No znowu cały czas wychodzą. Nie wychodzą kwadratowe. Dobra, postaram się, żeby była. No, jest bardziej kwadratowa. I tak, możemy spróbować tu o taśmę. Jeszcze raz. O, mamy kwadratową nóżkę. O, możemy tu. O, i już. Kwadratowa nóżka, tu od paseczek. Jeszcze raz pokazuję. Kwadratowa nóżka, o paseczek. Kwadratowa nóżka, o paseczek. To już chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę.